Drogie rzeszowianki i rzeszowianie, witam serdecznie na koncercie zespołu Boys, który przed chwilką mieliśmy okazję wspólnie zobaczyć, pobawić się. Dziękuję wszystkim za zabawę, za waszą obecność i zapraszam na konwencję. Prezydent Rzeszowa musi państwa, drogie mieszkanki i mieszkańcy, traktować poważnie. Dlatego chciałbym przedstawić państwu kompleksową ofertę mojego programu. W tej chwili rozpocznijmy od najważniejszych punktów. Tak jak państwu wspominałem, służba zdrowia to jest ten najważniejszy w tej chwili powód do zmartwień, do trosk. Rozmawiam codziennie z państwem na ulicach i martwicie się, czy będziecie w stanie dotrzeć do tego lekarza, do którego chcecie się dostać, czy będziecie w stanie otrzymać na czas niezbędne leki. I tutaj mam dla państwa konkretną ofertę. Zwiększę co rok budżet przeznaczony na ochronę zdrowia w naszym mieście o 1 000 000 zł. W tej chwili wynosi on prawie 8 000 000 zł. Chciałbym, żeby docelowo do końca mojej kadencji przekroczył 10 000 000 zł i o 25% został zwiększony. To jest bardzo ważne i tutaj dla mnie wielkim wzorem jest pan prezydent Tadeusz Ferenc, który, gdy zastał szpital miejski w długach, od razu przystąpił do działania, przeznaczając znaczne kwoty na jego oddłużenie i dziś jest to jeden z najlepszych szpitali w naszym kraju. Oprócz tego mamy 3 przychodnie, mamy ZOL. Chciałbym, żeby kompleksowo kwoty na te jednostki zostały zwiększane w ten oto sposób, jak państwu przedstawiłem. Kolejna kwestia to jest bezpieczeństwo wszystkich nas, w szczególności najmłodszych, zależy od sprawnego systemu opieki. Tutaj chciałbym, jako poseł jedyny z kandydatów, który głosował za Krajowym Planem Odbudowy, zapewnić państwu, że dopilnuję rozpoczęcia budowy Centrum Zdrowia Dziecka, a także Szpitala Uniwersyteckiego, po to, żeby z jednej strony mieszkańcy od najmłodszych aż do najstarszych mieli zapewnioną najlepszą opiekę zdrowotną, powtórę, żeby młodzi adepci sztuki lekarskiej mieli się gdzie kształcić, żeby nie trzeba było jeździć do Centrum Zdrowia Dziecka, do Warszawy. Często obserwuję, mieszkańcy Rzeszowa jeżdżą daleko, tam następnie czekają kilka dni w kolejce. Chcę zapewnić sprawną, specjalistyczną opiekę od najmłodszych do najstarszych tutaj w Rzeszowie. Centrum Zdrowia Dziecka, Szpital Uniwersytecki, to jest moje konkretne zobowiązanie. I wreszcie, proszę państwa, oferta dla tych, którzy przez całe życie budowali dobro naszego miasta. Seniorzy, drodzy państwo, mówicie mi codziennie, że obawiacie się tego, czy gdy zdarzy się wam coś niepokojącego, zdążycie na czas poinformować kogoś z rodziny, czy zdążycie wykonać być może ten ostatni telefon. Boicie się, czy zdążycie powiadomić sąsiada. Chcę przygotować kompleksowy program monitorowania stanu zdrowia seniorów poprzez specjalne urządzenia, opaski na rękach. W tej chwili takie już są w kilkunastu samorządach, które będą monitorować podstawowe funkcje organizmu. Jeżeli zdarzy się coś niepokojącego, spadną wskaźniki, takie jak tętno czy inne, nawet upadek, te systemy monitorujące sprawdzają dokładnie stan zdrowia i automatycznie wzywają pogotowie. Chcę taki program wprowadzić, koszt 1 000 000 zł. Obiecuję, że w pierwszym roku urzędowania uruchomię program kompleksowej ochrony zdrowia również dla seniorów. Drugi punkt, proszę państwa, dotyczy infrastruktury drogowej. Dzięki panu prezydentowi powstały piękne drogi. Od tych najmniejszych osiedlowych poprzez rozbudowę dróg na głównych arterii naszego miasta. Zobowiązuję się uczynić nasze miasto jeszcze bardziej przejezdnym. Jak wspierałem jako poseł południową obwodnicę, tak ją dokończę. Przez ostatnie 3 lata brałem udział w negocjacjach między panem prezydentem a generalną dyrekcją w sprawie ringu i zobowiązuję się rozpocząć budowę obwodnicy. Ringu, który połączy nasze miasto, dzięki czemu mieszkańcy otrzymają komfortowe warunki zarówno do poruszania się,
wyprowadzę dzięki temu tranzyt poza miasto, zwłaszcza od strony wschodniej, ponieważ to będzie łączyło drogi krajowe 97 z 94, a także 94 z ulicą Sikorskiego. Dzięki temu powstaną również nowe strefy inwestycyjne, stałe miejsca pracy, dobrze płatnej pracy, żebyście Państwo nie musieli z tą pracą wyjeżdżać czy poszukiwać, a mamy świetnych specjalistów, inżynierów po naszych bardzo dobrych uczelniach, między innymi Politechnice. Chciałbym, żeby tutaj powstały kolejne strefy inwestycyjne, tak jak mamy na Dworzysku, właśnie wokół tego ringu. Następnie wielopoziomowe skrzyżowania. Proszę Państwa, to jest szansa na rozwiązanie wielu zakorkowanych miejsc i tutaj pod tunelem, tunel pod Rondem Pobitno jest tego przykładem. Będę kontynuował tę inwestycję, którą wpisał do swojego programu już pan prezydent Tadeusz Ferenc. Wreszcie postawię na dalszy rozwój komunikacji zbiorowej. Dziś możemy się pochwalić jednym z najlepszych taborów autobusowych w Polsce. Mamy przeszło 220 autobusów bardzo nowoczesnych, czystych, bezpiecznych, ale chciałbym je dalej pomnażać. Chciałbym postawić na komunikację alternatywną w postaci rowerów. Zobowiązałem się, że podwoję ilość ścieżek rowerowych. Będę kupował autobusy wodorowe. Także miasto nasze będzie jeszcze sprawniejsze, będzie można szybciej docierać do miejsc, do których mieszkańcy chcą, zwłaszcza w godzinach porannych, w godzinach szczytu. Proszę Państwa, miejsca wypoczynku i rekreacji. Jesteśmy na bulwarach. Widzimy, że tu wspaniałych atrakcji mieszkańcy potrzebują wypoczynku. Chcą rozkoszować się zielenią i bezwzględnie będę realizował te wszystkie punkty, które wcześniej rozpocząłem już jako poseł. Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki. Wspierałem je, zanim stało się to jeszcze modne. Zanim ktokolwiek tutaj sprowadzał premierów. Ja sam do pana premiera przyjechałem z ludźmi od pana prezydenta, pana premiera Glińskiego, po to, żeby to centrum tutaj u nas powstało. Jeszcze przed kampanią. Dlatego też dopilnuję, żeby to centrum zostało rozpoczęte i kontynuowane. Należy się to państwu. Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki. Bezwzględnie będę tworzył. Następna sprawa, aquapark. Kolejna bardzo ważna inwestycja dla rodzin, dzieci, młodzieży. Chciałbym, żeby nasze pociechy, których tutaj dzisiaj tyle widzę, mogły w sobotę, tak zwłaszcza upalną jak dziś, pojechać, odpocząć w urokliwym miejscu i w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zrealizuję również ten plan. Pytacie mnie Państwo często na ulicy, gdzie, w którym miejscu. Powtarzam, że chcę w pierwszych 30 dniach mojego urzędowania rozpocząć publiczne konsultacje, gdzie to się będzie znajdowało. Czy na Zwieńczycy, gdzie jest wielu fanów tego rozwiązania, czy to będzie inne miejsce, może róg Witosa Wyspiańskiego. O tym chcę z Państwem rozmawiać. W pierwszych 30 dniach uczynię to przedmiotem publicznych konsultacji. Park wodny. Niedaleko stąd mamy nieczynną fontannę od 20 lat. Bardzo ważne miejsce, gdzie można dzięki tej infrastrukturze, która jest pod ziemią, zbudować plac wodny dla dzieci po to, żeby właśnie w takie dni jak dziś mogły rozkoszować się ożywczymi fontannami i tam zobowiązuję się również jeszcze w te wakacje. Obiecuję Państwu, rozpoczniemy te inwestycje po to, żeby można było bawić się wspólnie z dziećmi, z całymi rodzinami właśnie tutaj u nas na bulwarach, w miejscu nieczynnej fontanny, rozkoszować się atrakcjami wodnymi. Proszę Państwa, mówicie często, że brakuje małej infrastruktury sportowej. Gdzieś na osiedlu, placu zabaw. Dzięki mojemu programowi Nasze Osiedle mogę z Państwem spotykać się, słuchać Państwa potrzeb, problemów. Niedawno byłem w ogródku Jordanowskim na Dąbrowskiego i rzeczywiście była zerwana jedna huśtawka. Stawiam również na małą infrastrukturę, taką, żebyście Państwo mogli swoje dzieci wyprowadzić na podwórko, na plac zabaw, mieli pod ręką te atrakcje, nie musieli ich daleko szukać. Także mała infrastruktura sportowa dla osiedli, żeby każdy mógł spokojnie z dzieckiem wyjść, znaleźć dla niego atrakcje sportowo-rozrywkowe. Bezpieczeństwo. Jestem wiceministrem i wyjątkowo doceniam akurat ten aspekt. Uważam, że nasze miasto jest jedno z najbezpieczniejszych w Polsce. To dzięki panu prezydentowi mamy 7 kamer monitoringu na kilometr, ale
dzięki sprawnemu inwestowaniu w bezpieczeństwo, co dalej chce kontynuować. Więc program Bezpieczna Szkoła, przejścia dla najmłodszych, dla dzieci chodzących do szkoły w taki sposób, żeby się nie musieli obawiać, że coś złego im się przydarzy, gdy wyjdą ze szkoły. Jest wiele takich miejsc, państwo sami zgłaszacie te punkty, czy na ulicy Mieszka, czy na Staroniwie. Są takie miejsca, gdzie sami państwo prosicie o wzbogacenie poprzez inteligentne oświetlenie. Bezpieczne pasy stawiam również na rozwój infrastruktury drogowej właśnie w ten sposób. Dodatkowe środki na patrole policji. Dzięki panu prezydentowi nasze miasto jest patrolowane przez funkcjonariuszy, którzy po godzinach strzegą państwa bezpieczeństwa. Będzie ich więcej. Wszystkich tych miejscach, gdzie państwo będziecie prosić o tego typu miejsca, tego typu patrole, one będą. Tak jak na Paderewskiego. Mieszkańcy mnie prosili na tym osiedlu po kilku włamaniach po to, żeby właśnie zwiększyć ilość patroli. Będę to czynił. Podwoję środki na dodatkowe patrole policji. I wreszcie, proszę państwa, inwestycja w oświetlenia. Na osiedlu brakuje często oświetlenia. Nie ma, zwłaszcza w miejscach, w których bawią się dzieci, świateł, na przykład na Zalesiu. Chciałbym takie miejsca doświetlić, sprawić, żeby bezpiecznie można było do późnych godzin wieczornych czy nocnych spędzać czas z całymi rodzinami w spokojnej, bezpiecznej, przyjaznej atmosferze. Proszę państwa, dla każdego z nas jednym z najważniejszych spraw życiowych jest mieszkanie. Bezpieczne mieszkanie, takie, które nie będzie niewolą na całe życie. I dzięki programowi Mieszkanie Plus, unowocześnionemu, któremu od początku patronowałem, będzie to zapewnione. Powstanie przeszło 850 mieszkań na osiedlu Kotuli przy ulicy Wołyńskiej. Umowa jest już przygotowana i tam wszyscy ci, których nie stać na kredyt bankowy, których nie stać na wysoki wkład, będą mogli otrzymywać komfortowe mieszkania w bardzo dobrych warunkach, gdzie 2/3 tego osiedla to będą tereny zielone, rekreacyjne, place zabaw. Dzięki dobrej współpracy z panem radnym Waldemarem Kotulą opracowaliśmy ten projekt i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy do niego się przyczynili, zwłaszcza panu prezydentowi. Umowa jest gotowa, stawiam na rozwój mieszkalnictwa. Dodatkowo będę dotował mieszkania komunalne dla wszystkich osób, które potrzebują tego, żeby 4 kąty mieć wokół siebie. Nie trzeba było się tułać, wynajmować. Bezpieczeństwo to jest również mieszkanie. Proszę państwa, bardzo ważne jest w naszym mieście również środowisko naturalne. Miasto jest czyste, bezpieczne, przyjazne i chcę dalej je w tym kierunku rozwijać. Dlatego postawię na recykling, obniżę ceny śmieci, sprawię, że mieszkańcy zapłacą mniej za ceny śmieci, za śmieci dodatkowo będą mieli warunki po temu, żeby móc w sposób bardzo sprawny przekazywać butelki, czy to plastikowe, czy szklane, na specjalnych pojemników. Pokazałem państwu butelkomaty. Widzicie państwo, nieraz w krajach Europy Zachodniej tego typu urządzenia są stawiane przy sklepach. Również chcę, żeby w naszym mieście znalazły się instalacje do recyklingu, do przetwarzania odpadów. Dzięki temu państwo zapłacicie mniej za śmieci. Rozpocząłem już taką inwestycję poprzez biogazownię, gdzie przetwarzane będą odpady surowców naturalnych, surowców spożywczych. Z panem prezydentem przygotowaliśmy taką umowę. To są konkrety. Tych 3 lat, proszę państwa, jako poseł nie zmarnowałem. Niektórzy przez 20 lat nie zrobili tego, co ja zrobiłem przez 3 lata. Dlatego pokazuję konkrety. To, co zrobiłem i to, co dalej będę rozwijał. Biogazownia, przetwarzanie materiałów spożywczych na przyjazny, ekologiczny gaz, po to, żeby później móc nim napędzać samochody, autobusy, śmieciarki. Nie ma nic bardziej innowacyjnego, szanowni państwo, niż śmieciarka napędzana na bioekologiczny gaz, która przyjeżdża po tego typu pojemniki i dzięki temu mamy przetwarzanie tego, co państwo zostawiacie z odpadów kuchennych, później na ekologiczny gaz. Proszę państwa, kultura. Kultura nas połączyła z panem prezydentem poprzez zamek i na zamku będzie najnowocześniejsze w Polsce multimedialne muzeum, bardzo przyjazne, rozwojowe dla wszystkich mieszkańców. Chciałbym, żeby
zamek stał się otwarty dla wszystkich, żeby można było w przyjaznej atmosferze posłuchać opery, żeby można było cieszyć się teatrem muzycznym. I również chciałbym Państwu zagwarantować, że wszystkie te atrakcje kulturalne, o których mówimy w trakcie kampanii, właśnie zostaną zintensyfikowane poprzez jedno centrum kulturalne, jakim będzie zamek. Wszyscy przyjaciele kultury z Rzeszowa będą mieli wreszcie swoje miejsce zamieszkania. Będzie to zamek. Tam Państwo będziecie mogli tworzyć, rozwijać się i przekazywać swoje pasje tym najmłodszym pokoleniom, które tutaj właśnie dzisiaj widzimy. Chciałbym zbudować szkołę muzyczną. Wielkie marzenie pana prezydenta, połączenie jedynki, dwójki we wspólną, bardzo nowoczesną szkołę po to, żeby móc kształcić te wspaniałe młode pokolenia w duchu muzyki, w duchu kultury. Wreszcie, proszę państwa, wrócę do seniorów. Jesteście mi państwo szczególnie bliscy. To z wami spotykałem się na Kochanowskiego. Wielokrotnie mówiliście mi państwo o potrzebach budowy kolejnych domów kultury. Niedawno słyszałem, że na osiedlu Padereckiego również taki dom kultury. Na Nowym Mieście rozpoczniemy z panem prezydentem, złożyliśmy obietnicę tego typu miejsca. To państwo tworzyliście przez wszystkie ostatnie dziesięciolecia dobro i piękno naszego miasta. Wam należą się szczególne słowa uznania i chylę czoła przed waszą pracowitością, zaradnością, waszą sumiennością. Codziennie rano od godziny 6 towarzyszę Państwu w drodze do pracy. Spotykam się, dziękuję za każde uściśnięte ręce, za każde spotkanie, za każdą rozmowę. Wy jesteście bogactwem tego pięknego miasta. Wy mnie napędzacie do pracy i jesteście najlepszym motorem. Nie potrzebuję politycznych klakierów, pomagierów. Wy jesteście moim bogactwem. Drogie Rzeszowianki, Rzeszowianie, napędzacie mnie swoją radością, pasją życia i pracowitością. To jest wybór między Rzeszowem pracowitym, a Rzeszowem leniwym. Między Rzeszowem starannym, zaradnym, a Rzeszowem nieróbstwa. Nie pozwolimy na to, żeby Rzeszów wpadł w ręce dyletantów, osób, którzy przez 20 lat nie potrafili zadbać o swoją ulicę nawet. Dziura na dziurze. Proszę państwa, dlatego też dla wszystkich państwa, którzy stanowicie bogactwo naszego miasta, mam konkretną ofertę. Dziś, jak Państwu już wspominałem, domy osiedlowe tworzą kulturę i rozpalają pasję. Często mówicie mi, że przez lata nie mieliście czasu zająć się konkretnymi tematami z zakresu kultury, bo praca, wychowanie dzieci, później wnuków, ale teraz chcielibyście tego zakosztować i domy kultury będą powstawać, tak jak powiedziałem, na osiedlu Padereckiego, następnie na Nowym Mieście. Bardzo ważne jest to, żeby uwolnić więźniów z czwartego piętra. Zapytacie Państwo, o co chodzi? Otóż bardzo często mieszkańcy muszą wspinać się na trzecie, czwarte piętro w blokach czteropiętrowych. I tutaj powiem Państwu moje osobiste doświadczenie. Tutaj akurat moja żona, dziękuję za inspirację, strony mojej żony pewnego dnia mówi, że mi rozmawiała z panią przy podchorążych, która poprosiła o to, żeby odłożyć kawałek jakiegoś mięsa akurat, ponieważ dopiero za 2 dni przyjdzie do sklepu. Dlaczego? Ponieważ musi się wspinać na trzecie i czwarte piętro. Starsza, schorowana, przeszło 80-letnia pani, o kulach, na czwarte piętro. Dzieci wyjechały, mąż nie żyje. Dość takich dramatów. Chcę zbudować windy przy blokach po to, żeby można było sprawnie poruszać się państwu, mieszkańcom, żeby można było załatwiać sprawy codziennego, dnia codziennego, bez strachu, że trudno im będzie wejść na to trzecie czy czwarte piętro. Państwo jesteście często więźniami trzeciego, czwartego piętra. Chcę przywrócić godność wszystkim tym, którzy dziś czują się uwięzieni w swoim mieszkaniu i nie mogą podstawowych spraw życiowych załatwiać. Ale to jest tak ważne dla państwa właśnie w jesieni życia. Tego typu inwestycje są w innych miastach. Zobowiązuję się również u nas je zorganizować i prowadziłem już rozmowy z wieloma architektami, z inżynierami. Zresztą mieliście Państwo okazję wysłuchać na mojej konferencji wypowiedzi jednego z inżynierów, który mówi, że to jest bardzo prosta instalacja, łatwa do zrealizowania, bloki wyposażone w tego typu windy. To jest coś powszechnego już w innych miastach na zachodzie. Dlatego będę pozyskiwał środki rządowe, Dostępność Plus i wiele innych programów. Będę inwestował w windy przy blokach czteropiętrowych. Proszę Państwa, seniorzy to również Centrum Aktywizacji Seniorów. Państwo często mówicie, że chcielibyście pracować. W okresie jesieni życia chcielibyście mieć
zatrudnienie, zajęcie po to, żeby móc realizować się nadal w swoich zawodach, funkcjach, w swoich pasjach życiowych. Zobowiązuje się tworzyć specjalne spółdzielnie pracy dla seniorów, po to, żeby miasto pośredniczyło, szukało tej pracy, żebyście państwo nie musieli sami przeglądać ofert, czy gdzieś jest jakaś oferta dla mnie, który skończyłem 70 czy 80 lat, żeby te państwa wysokie kwalifikacje budowane przez lata w oparciu o rzetelną, ciężką pracę dalej mogły być spożytkowane dla naszego społeczeństwa. Spółdzielnie pracy dla seniorów. Wielu z państwa chce być aktywnymi cały czas. Będę to państwu umożliwiał. Szanowni państwo, na koniec podsumowując, dziękuję serdecznie za wszystkie inspiracje, spotkania, rozmowy. Ten program powstał dzięki wam, drogie rzeszowianki, rzeszowianie. Powstał dzięki waszym sugestiom, często krytyce. Bardzo jestem otwarty na wszelkie uwagi, najbardziej krytyczne. Dziękuję za nie, dziękuję za inspiracje. Zobowiązuję się punkt po punkcie te wszystkie tematy realizować. Tak jak robiłem to jako poseł. Znacie mnie państwo. Moje biuro jest na Rejtana, mogliście państwo co tydzień przyjść, spotkać się ze mną. I te 3 lata zaowocowały tym, iż pan prezydent mi zaufał. Pokazałem, że jestem wiarygodny, słowny i dotrzymuję słowa. Przekazałem zamek na rzecz miasta, rozpocząłem budowę sądu, wspierałem rozszerzenie miasta, pozyskiwałem środki na straże pożarne, pogotowie, szpitale. I dalej to będę czynił. To jest wybór między Rzeszowem leniwym, a Rzeszowem pracowitym. Rzeszów nie może popaść w stagnację, nie może się cofnąć. I dlatego trzeba kontynuować wielkie dzieło pana prezydenta. Zobowiązuję się to czynić w pocie czoła, codziennie. Tak jak państwo mi tutaj dziś o tym mówicie, pokazujecie dalsze kierunki rozwoju. To jest również wybór między kontynuacją a eksperymentami. Nie pozwólmy, żeby nasze miasto wpadło w ręce ludzi, którzy chcą się na nim uczyć zarządzania, którzy nie potrafili zadbać o swoją najbliższą okolicę, a co dopiero o miasto 200-tysięczne. Nie pozwólmy, żeby miasto wpadło w ręce dyletantów, którzy nie wiedzą, do czego służy komisja rewizyjna, a komisja skarg i wniosków. Postawmy na dobrą kontynuację, postawmy na Rzeszów pracowity. Dziękuję państwu serdecznie.